Pierwsza wersja scenariusza filmu została napisana przez Juliusza Machulskiego w 1977 roku, podczas wakacyjnego wypoczynku w Bułgarii. Akcja została umieszczona w dwudziestoleciu międzywojennym z dwóch powodów. Po pierwsze, pan Machulski nie interesował się rzeczywistością PRL-owską, a po drugie z zainteresowaniem czytał tygodnik Tajny Detektyw, pochodzący z czasów przedwojennych. Początkowo Juliusz Machulski chciał, by reżyserem jego komedii był Janusz Majewski, wykładowca szkoły filmowej w Łodzi, do której Juliusz Machulski uczęszczał. Jednak pan Majewski odmówił, tłumacząc tym, że jest już zajęty innym projektem oraz że podobny film jest już kręcony. Juliusz Machulski postanowił sam wyreżyserować film. Dzięki Janowi Machulskiemu, ojcu Juliusza Machulskiego i odtwórcy głównej roli w filmie, scenariusz trafił do Jerzego Kawalerowicza, kierownika zespołu filmowego KADR. Postanowił on pomóc Juliuszowi Machulskiemu w realizacji filmu, jednak nie był za bardzo przekonany do produkcji. Mimo to pan Kawalerowicz dawał wskazówki poprawiające film. Postać Henryka Kwinto wzorowana była na autentycznym kasiarzu Stanisławie Cichockim pseudonim Szpicbródka, który także działał w czasie dwudziestolecia międzywojennego. Podczas jednego z napadów znaleziono przy nim blaszkę, która blokowała instalację alarmową. I właśnie ten motyw pojawił się w filmie. Według mnie Kwinto i Szpicbródka są nawet do siebie podobni. Tik Kwinta, czyli krótki ruch ustami, został wymyślony przez Jana Machulskiego. W scenariuszu kasiarz miał bardzo mało mówić, jednak musiał też w jakiś sposób pokazać swoją niechęć do Gustawa Kramera. Dlatego, gdy usłyszał pewne wydarzenie związane z bankierem, to Jan Machulski postanowił zareagować na to tikiem. Czekaj no, czy to nie jest ten sam Kramer, który kiedyś pomógł policji, żeby cię cofnęła? Ten sam. Zupełnie jak Michał Wołodyjowski w trylogii Sienkiewicza. Pierwotnie film miał nosić tytuł Kwinto. Nazwa ta towarzyszyła przez cały okres zdjęciowy. Dopiero podczas kolaudacji Jerzy Hoffman zaproponowałby zmienić tytuł filmu na Vabank. Jak myślicie, jakby brzmiała druga część, gdyby nazwa Kwinto pozostała? Kwinto 2, czyli riposta? Po sukcesie filmu Vabank 2 reżyser miał w planach nakręcić Vabank 3. Akcja miała się toczyć podczas II wojny światowej. Kramer dzięki swojemu niemieckiemu pochodzeniu zostaje naczelnym dyrektorem wszystkich banków, które podlegały gestapo. Natomiast Kwinto miał powrócić na ziemię polskie, wstąpić do AK i włamać się do banku, w którym znajdowała się lista polskich agentów gestapo. Niestety, po paru latach aktorzy się postarzeli i nie było już mowy, by umieścić realia kolejnej części podczas II wojny światowej. Reżyser miał nawet plany zrezygnować z filmu Vabank 3 i od razu nakręcić Vabank 4, w którym Kwinto i Duńczyk w 1953 roku kradnął tak ogromną sumę pieniędzy z banku Związku Radzieckiego, że Stalin dostaje zawału i umiera. To mogłoby być ciekawe. Na koniec mam dla was pytanie, na które sam nie znam odpowiedzi. Czy uważacie, że w tym momencie oraz w tym momencie jest lokowanie produktu?